Blok Wschodni po śmierci Stalina, czyli jak wyglądała zimna wojna po śmierci dyktatora Stalina na świecie. Pamiętajmy o Żdanowszczyźnie jeszcze, zanim przejdziemy do śmierci Stalina. Żdanow to jeden z jego doradców, urzędników wysokich, który walczył z kulturą, walczył z ludźmi kultury, walczył z ludźmi wykształconymi, niszcząc po prostu kulturę rosyjską w okresie stalinizmu. 5 marca w roku 53 XX wieku zmarł Józef Stalin. Jak widać chociażby na przykładzie polskiej gazety z tamtych czasów, świat komunistów przyjął tę decyzję Boga, chyba tę wiadomość z wielkim smutkiem. Widzimy tutaj Stalina nazwanego jako wodza ludzkości. No ale mimo płaczów, mimo lamentów, rzeczywiście Stalin nie żył. Już więc rozpoczęła się walka o władzę w Związku Radzieckim. W wyniku tej walki poniósł śmierć niejaki Beria. Również towarzysz Stalina wcześniejszy. Ostatecznie ustalono, że będzie rządzić Związkiem Radzieckim kolektywne kierownictwo, czyli złożone z kilku osób, z taką powiedzmy wiodącą rolą Nikity Chruszczowa. Ogłoszono też amnestię dla ludzi uwięzionych wcześniej z powodów politycznych, no bo śmierć Stalina miała zwiastować złagodzenie reżimu i terroru w Związku Radzieckim. Czy tak się stało od razu? Nie. Dopiero po 3 lata się unosił jakiś duch złowieszczy Stalina nad światem socjalistycznym i bano się cokolwiek zmienić. Dopiero w roku 56, podczas 20. zjazdu KPZR, czyli Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Nikita Chruszczow odważył się wygłosić tajny referat, w którym skrytykował niektóre decyzje Stalina, skrytykował jego postępowanie w niektórych sprawach, uznał, że droga, którą obrał Stalin, nie jest dobrą drogą, że należy pójść inaczej do komunizmu. No i nazwał okres rządów Stalina okresem błędów i wypaczeń, co było już dosyć mocną krytyką rządów wielkiego Józefa. Więc ten referat i ten zjazd zapoczątkował polityczną odwilż, czyli czas rzeczywiście łagodzenia terroru i reżimu, jaki zbudował okres stalinizmu. Nie tylko w Związku Radzieckim, ale i w krajach tzw. demokracji ludowych. A więc mamy rządy Chruszczowa. Rządy Chruszczowa, które trwają do roku 1964. Tak się prezentuje Nikita Chruszczow na zdjęciu. Na początku jego rządów doprowadzono do zakończenia wojny w Korei, co można tutaj odebrać jako dobrą wróżbę na kolejne lata rządów, więc mamy tutaj pewne osiągnięcie. Oprócz tego udało się zakończyć okupację Austrii, radzieckie wojsko się wycofało z Austrii, Austria stała się krajem wolnym, rozpoczęła własną niezależną drogę do swojej przyszłości i państwowej, więc też z nadzieją patrzono na to, co się dzieje. Na zachodzie przynajmniej, no ale Związek Radziecki stawał się coraz bardziej wrogi wobec Chin. Chin Mao Tse-tunga, dlatego że po wojnie II światowej przywódcy radzieccy sądzili, że Chiny będą krajem uzależnym od Rosjan, zależnym od Moskwy. Natomiast Mao Tse-tung miał ambicje być niezależnym zupełnie, zbudować własną wersję komunizmu, czyli maoizm, lansował. No i same Chiny chciały być centrum świata komunistycznego. Nie mogło być dwóch centrów, bo Związek Radziecki też się tak postrzegał, więc mamy tutaj wrogość Związku Radzieckiego wobec Chin. Za to Związek Radziecki szukał sojuszników w zimnej wojnie wśród narodów, które uzyskiwały niepodległość, a były wcześniej koloniami państw zachodnich właśnie. Więc Rosjanie wspierali dekolonializm, wspierali właśnie te ludy Afryki przede wszystkim, które ogłaszały niepodległość w latach 50. i 60. No, nie tylko dlatego, że to była taka zakamuflowana walka z państwami NATO, które były przecież właścicielami tych kolonii wcześniej często, ale też chodziło o to, żeby w ten sposób, popierając te narody, sprzedawać tam ideę komunizmu. Liczył Chruszczow na to, że te nowe już kraje postkolonialne wybiorą właśnie ustrój socjalistyczny jako swój sposób organizacji władzy. W samym Związku Radzieckim nastąpiła też rusyfikacja republik radzieckich, a więc nie ma mowy o tym, żeby te republiki radzieckie utrzymały swoją dawną kulturę, swoją własną tożsamość,
czy dziedzictwo narodowe, mamy tutaj narzuconą kulturę rosyjską. Węgry, 56 rok, bardzo ważne wydarzenie. Węgry to był jeden z tych krajów, które po wojnie musiały się ugiąć pod naciskiem komunistów. Mianowicie komuniści tam przejęli władzę w sposób bezpardonowy. Węgry też się zmagały z takim widmem ciążącym nad narodem. Otóż Węgry, przypomnę, podczas wojny były sojusznikiem Hitlera, więc tutaj rzeczywiście sytuacja Węgier była trudna. Na Węgrzech zainstalował się komunistyczny rząd Matiasa Rakosiego. No i ten komunizm był tam budowany, podobnie jak to było w przypadku chociażby Polski. Natomiast po kilku latach od zakończenia wojny władzę na Węgrzech przejął Imre Nagy. Tak się pisze jego nazwisko. Imre Nagy, który zapragnął, aby system socjalistyczny na Węgrzech różnił się od systemu radzieckiego. Chciał, żeby to był system bardziej liberalny, więcej wolności, żeby mieli obywatele więcej swobód. Mało tego, postulował też wystąpienie Węgier z Układu Warszawskiego, no i być może otwarcie się na Zachód, być może w ogóle wyłączenie się spod wpływów Rosjan, spod wpływów Moskwy. W takim duchu 23 października w roku 1956 w Budapeszcie pod pomnikiem Polaka Józefa Bema zebrali się Węgrzy, zorganizowawszy wcześniej manifestację, i ta manifestacja zainicjowała powstanie węgierskie, dlatego że ta manifestacja była wymierzona w Rosjan, którzy nie chcieli się zgodzić na to, aby Węgry się po prostu usamodzielniły od Związku Radzieckiego. Dlaczego pod pomnikiem Bema zaczęła się cała ta rewolta? Dlatego, że Bem to Polak. W Polsce też w roku 1956 dochodziło do protestów przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu, a potem również w październiku. Bem walczył w XIX wieku o niepodległość Węgier w ramach Wiosny Ludów, więc te punkty styczne pomiędzy naszymi narodami wtedy były bardzo, bardzo wyraźne, wskazywały na współpracę naszych narodów i pewne braterstwo i pewne wspólne cele też. Rosjanie na te wszystkie rzeczy zareagowali bardzo nerwowo, mianowicie nie chcieli się zgodzić na to, żeby Węgry się usamodzielniły, żeby wystąpiły z Układu Warszawskiego, i Rosjanie, konkretnie Chruszczow, zdecydowali o podjęciu interwencji wojskowej właśnie na terenie Węgier, czyli skierowali swoją armię do Budapesztu, żeby spacyfikowała tą rewolucję węgierską. Skończyło się to brutalnie. Widzimy na zdjęciu radzieckie czołgi na ulicach Budapesztu, zniszczenia, walka i tak naprawdę porażka demonstrantów. Widzimy też solidarność Polaków wobec narodu węgierskiego. Widzimy zbiórkę pieniędzy, zbiórkę leków, zbiórkę kocy, jedzenia właśnie dla Węgrów, która w Polsce się odbywała w różnych miastach. Nagy został ukarany i zastąpiony Janoszem Kadarem. Kadar, który był to komunista, który już był bardzo sprawiedliwy wobec Rosjan i przywrócił status quo, czyli Węgry po tej brutalnej lekcji powróciły do uległości, do polityki uległości wobec Moskwy. Kolejne wydarzenie to budowa muru berlińskiego. Berlin, przypomnę, podobnie jak całe Niemcy, był podzielony na dwie części, na część wschodnią, czyli NRD-owską, a więc zależną od socjalistów i od Rosjan, oraz na część zachodnią, czyli należącą do RFN-u, część, gdzie była demokracja, kapitalizm, wolności. Więc RFN miał na terenie Berlina taką, można powiedzieć, że enklawę w postaci Berlina Zachodniego. No i to miasto było w związku z tym takim najłatwiejszym miejscem do ucieczki ze świata socjalistycznego do świata kapitalistycznego. Jak widzimy, do roku 60, czyli przez kilkanaście lat, uciekło w ten sposób właśnie poprzez Berlin aż 16% obywateli NRD do RFN-u uciekając, więc problem dla komunistów wielki. I rzeczywiście przywódcy komunistycznej partii w NRD podjęli decyzję o tym, żeby w roku 1961 w Berlinie zbudować mur wysoki, strzeżony, aby nikt nie mógł już z Berlina Wschodniego uciec do Berlina Zachodniego. Cały Berlin Zachodni miał być tym murem otoczony. Tutaj teraz kilka zdjęć, które pokazują nam takie ważne momenty. Na przykład widzimy żołnierza NRD-owskiego, który skacze nad zasiekami
jeszcze zamiast muru były zasieki wcześniej, do drugiego świata, no można powiedzieć, się dostaje. Tu widzimy budowę muru. Tutaj widzimy zdjęcie, gdzie pełno ludzi ucieka przez prowizoryczne jeszcze płoty do części właśnie zachodniej miasta, czyli do RFN-u, do Berlina Zachodniego. Tu widzimy kobietę, która przeskoczyła nad linią, która wyznacza, gdzie będzie mur stał berliński. No i w jej obronie mamy tutaj funkcjonariuszy z RFN-u, a nerdowcy już sięgają po broni, gotowi ją ścigać. Natomiast ci panowie tutaj tego na to nie pozwalają, udaremniają to, czyli ratują tak naprawdę życie tej kobiety, która desperacko uciekła na zachód. Kolejne mocne zdjęcie widzimy żołnierza nerdowskiego, który wbrew rozkazom podnosi drut kolczasty, umożliwiając chłopakowi przejście na drugą stronę miasta, gdzie znajduje się cała jego rodzina. Bo pamiętajmy, że mur berliński podzielił nie tylko miasto, ale podzielił też ludzi. Podzielił rodziny, podzielił przyjaciół, podzielił ludzi, którzy pracowali przecież w różnych częściach miasta. Podzielił na kilkadziesiąt lat, bo aż do roku 1989. Widzimy, że również dzieci ulegały tutaj wpływowi tego, co się działo dookoła, odreagowywały, bawiąc się w budowę muru berlińskiego. Zwróć uwagę, że dzieci nie wahają się mierzyć do siebie z prowizorycznej zabawkowej broni, naśladując zachowania strażników i żołnierzy z obu stron tego muru. Otuchy zachodnim Berlińczykom chciał dodać amerykański prezydent, dlatego poleciał do zachodniego Berlina i wygłosił słynne przemówienie, gdzie padły słowa: jestem Berlińczykiem, ich bin Berliner. To zostało zrozumiane inaczej przez mieszkańców zachodniego Berlina, mianowicie jestem kiełbasą, czy tam parówką. I to właśnie sformułowanie wywołało salwę śmiechu wśród niemieckich słuchaczy tego przemówienia. Taki lapsus Kennedy'ego, który przyszedł do historii. Lapsus językowy. Widzimy mapę Berlina i widzimy zaznaczony też obszar, gdzie stanął mur berliński. Widzimy tutaj cały zachodni Berlin otoczony murem. W ten oto sposób ci mieszkańcy zostali uwięzieni, można powiedzieć, wewnątrz. Tylko transport lotniczy zapewniał im taką swobodę. Oczywiście mogli też inaczej się wydostać, ale to już się wiązało z wielkimi problemami i kontrolami. Mur berliński tak naprawdę był podwójnym murem bardzo często. W środku pas ziemi niczyjej, naszpikowany pułapkami, minami, zasiekami, zaporami, przeciwczołgowymi wieżyczkami, strażniczymi czy bunkrami. W tym pasie ziemi niczyjej nikt nie mógł przebywać. Przebywały króliki, które się tam dostały, zostały uwięzione, nie mogły stąd wyjść, rozmnażały się jak króliki. Co jakiś czas jakiś strażnik sobie do nich strzelał dla zabawy. Po stronie zachodniej widzimy zbudowane z kolei takie platformy widokowe dla turystów, którzy mogli sobie wejść i oglądać mur z góry. Okej. Kolejny kraj, w którym mamy ingerencję Rosjan za rządów Chruszczowa, to Kuba. Kuba, która jest wyspą położoną bardzo blisko Stanów Zjednoczonych. Amerykanie traktowali Kubę przez lata jako takie miejsce rozrywkowe, takie trochę Las Vegas. Tam były kasyna, tam były miejsca, gdzie Amerykanie spędzali czas rozrywkowo, bawili się, tańczyli, śpiewali, pili alkohol, korzystali z różnych uciech. Oczywiście hazard jak najbardziej też. No i w związku z tym po wojnie II światowej Amerykanie wspierali rządzącego Kubą dyktatora Batistę. No nie wszystkim się ten Batista podobał, nie wszystkim Kubańczykom się podobał przede wszystkim. W związku z tym powstało takie ugrupowanie o nazwie Ruch 26 lipca. To było ugrupowanie komunistyczne, które doprowadziło do obalenia rządów Batisty na Kubie w roku 1959. Przywódcami tego ruchu byli ci dwaj oto panowie. Fidel Castro, który zastąpił Batistę, objął władzę na Kubie po obaleniu właśnie tego dyktatora, oraz jeden z jego towarzyszy, Ernesto Guevara, zwany przez swoich Che Guevara. Taki dostał przydomek. No i chyba najsłynniejsze jego zdjęcie, które stało się ikoną popkultury później, właśnie Che Guevara w tej oto pozie. Po przejęciu władzy przez komunistów, przez Fidela Castro, Kuba zaczęła zmieniać swój ustrój. Dokonano nacjonalizacji przemysłu, czyli upaństwowienia przemysłu, no a to z kolei
Te zmiany polityczne, gospodarcze zbliżały Kubańczyków do Związku Radzieckiego. Związek Radziecki chciał się zbliżyć do Kuby, dlatego że planował umieścić na Kubie broń. Bliskość Ameryki i Kuby, w sensie Stanów Zjednoczonych i Kuby, sprawiała, że dla Chruszczowa była to znakomita okazja, żeby zagrozić amerykańskim miastom. Normalnie rakiety wystrzeliwane z terenu Związku Radzieckiego nie mogły zagrozić wschodniemu wybrzeżu USA, bo to było za daleko dla rakiet ówczesnych. Natomiast rakiety wystrzelone z Kuby mogły razić bardzo dużo celi potencjalnych w USA. Kiedy doszło do tego zbliżenia z Związkiem Radzieckim, Amerykanie się zaniepokoili i nałożyli na Kubę embargo. Embargo, czyli zakaz handlu, między innymi dlatego właśnie takim rarytasem w Stanach Zjednoczonych są cygara kubańskie do dzisiaj, bo to embargo przez wiele, wiele lat obowiązywało, właśnie niszcząc tak naprawdę gospodarkę kubańską. Mało tego, Amerykanie dokonywali prób wielu zamachów na Fidela Castro, żaden się nie udał. Różne mieli pomysły, żeby Castro obalić, nawet rozważali wyświetlanie na nocnym niebie z projektora wizerunku Matki Boskiej po to, żeby religijnych Kubańczyków w ten sposób pobudzić do działania przeciwko komunistom, sugerując, że Bóg chce, aby oni obalili rządy Fidela Castro. Do tego nie doszło, ale doszło do czegoś innego. Mianowicie Amerykanie zgarnęli trochę imigrantów z Kuby, którzy się zdołali osiedlić na terenie USA. Przeszkolili ich, uzbroili ich, dodali też trochę swoich żołnierzy, dodali im sprzęt i przywieźli ich na Kubę do Zatoki Świń w takim celu, żeby to właśnie ci migranci z Kuby dokonali rewolucji i obalili rządy Fidela Castro. Miało to wyglądać tak, że to sami Kubańczycy obalają rządy Castro. Cała ta operacja zakończyła się kompletnym fiaskiem i kompromitacją USA, dlatego że Castro odparł bardzo łatwo tą inwazję w Zatoce Świń amerykańską, czy też pseudo-kubańską. Pokazał światu zdjęcia, filmy, pokazał jeńców, pokazał sprzęt amerykański. No i cały świat zobaczył, że to tak naprawdę była nieudolna próba obalenia rządów Castro przez USA, a nie przez samych Kubańczyków. Mało tego, parę miesięcy później amerykańskie samoloty zwiadowcze, takie bezzałogowe, takie powiedzmy, że takie pojazdy, które dzisiaj są postrzegane jako prototypy dronów, takie samoloty bezzałogowe wykonywały zdjęcia nad Kubą i amerykańscy agenci zauważyli, że coraz więcej wojsk do piłki nożnej pojawia się na Kubie. No i to dziwne, bo Kubańczycy nie grają w piłkę nożną jakoś specjalnie chętnie. No i w końcu ktoś wpadł na pomysł, no tak, Kubańczycy nie grają, ale Rosjanie grają w piłkę nożną chętnie. Więc może skoro jest tyle boisk piłkarskich na Kubie nowych, to może jest po prostu coraz więcej Rosjan. Ale to są turyści? Nie. Rosjanie raczej nie są turystami na Kubie. Są to prawdopodobnie żołnierze radzieccy. No i wtedy zapaliła się lampka ostrzegawcza w umysłach Amerykanów i przyjrzeli się bliżej tym zdjęciom. No i tym zdjęciom wykonanym przez samoloty szpiegowskie. I co się okazało? Że na tych zdjęciach można dostrzec konstrukcję wyrzutni rakietowych. To są wyrzutnie rakietowe, które są zdolne przenosić broń jądrową. To są radzieckie rakiety, które pod bokiem amerykańskim zostały zainstalowane. Amerykanie przegapili moment, kiedy Rosjanie po prostu te rakiety przywieźli statkami i zmontowali. No i teraz zobaczmy. Tu mamy Kubę na mapie pokazaną. Widzimy tutaj Florydę. Widzimy, jak blisko USA jest Kuba. No i te kręgi pokazują nam zasięg kolejnych rakiet radzieckich wystrzeliwanych z Kuby. Widzimy, że teraz w zasięgu rakiet radzieckich uzbrojonych w głowice jądrowe znalazły się praktycznie całe Stany Zjednoczone. No, może nie całe, ale większość Stanów Zjednoczonych. No bo jeszcze mamy Alaskę i tutaj zachodnie wybrzeże poza. No i Amerykanie wpadli w panikę. W związku z tym ogłosili blokadę morską. Tak jak widzimy na tej karykaturze, wujek sam otacza Kubę swoimi ramionami. Blokada morska polega na tym, że amerykańskie okręty blokowały dostęp do Kuby, pływały dookoła Kuby, uniemożliwiając dopływanie do Kuby kolejnych statków radzieckich, które wiozłyby kolejne rakiety. Więc sytuacja kryzysowa, cały świat wstrzymał oddech, bo teraz rzeczywiście doszło do spotkania takiego okrętu radzieckiego wojskowego z amerykańskim. Amerykański zagrodził drogę radzieckiemu, no i teraz gdyby puściły nerwy któremuś z kapitanów, otworzyliby do siebie ogień i mamy trzecią wojnę światową gotową, tym bardziej groźną, że byłaby to wojna jądrowa prawdopodobnie.
O wadze i grozie tamtych czasów mogą świadczyć karykatury. Popatrzmy, mam nadzieję, że rozpoznajesz. Łysa głowa Nikity Chruszczowa oraz przystojna głowa prezydenta Kennedy'ego, czyli przywódcy USA i Związku Radzieckiego próbują nie dopuścić do otwarcia skrzyni, z której wychodzi jakiś potwór, jakieś łapy, a ta skrzynia zawiera po prostu nuklearną wojnę, czyli próbują uniknąć nuklearnej wojny, próbują zamknąć tą skrzynię, gdzie jest zamknięta groźba nuklearnej wojny. Widzimy, że już się dymi. Drugi rysunek. Widzimy, że znowu siedzi tutaj Chruszczow, siedzi tutaj Kennedy, oglądają siebie nawzajem w telewizji, czyli śledzą swoje wypowiedzi, ale nie rozmawiają bezpośrednio, a na horyzoncie czai się wojna jądrowa. Widzimy grzyby po wybuchach atomowych. No, kolejny rysunek pokazuje nam znowu Chruszczowa i Kennedy'ego, siłujących się na rękę, czyli rywalizujących, siedzących na bombach wodorowych. No i przycisk do uruchomienia takiej bomby zaraz być może zostanie naciśnięty. Kolejny rysunek pokazuje nam już, jak się ten konflikt skończył. Widzimy tutaj Chruszczowa, który niechętnie wyrywa zęby Fidelowi Castro. Zęby, czyli to, czym Castro może ugryźć USA, a czym może ugryźć, czym są te zęby, to są oczywiście rakiety z głowicami jądrowymi. Czyli jak się łatwo domyślić, kryzys kubański zakończył się wycofaniem rakiet radzieckich z Kuby i głowic jądrowych radzieckich z Kuby. Jeszcze jeden rysunek, Chruszczow na Wyspie Kubańskiej z rakietą, z głowicą atomową, a po drugiej stronie wujek sam, czyli prezydent amerykański. No i tutaj jeszcze ostatni rysunek, widzimy tutaj znowu Chruszczowa i Fidela Castro. Chruszczow ładuje tutaj na Kubę swoją broń, swoje rakiety z głowicami nuklearnymi. Tak jak powiedziałem, kryzys kubański trzyma w napięciu cały świat przez 2 tygodnie. Ludzie nie wiedzieli, czy obudzą się następnego dnia, czy być może nastąpi globalny konflikt jądrowy. Ostatecznie Rosjanie ustąpili, wycofali się ze swoją bronią z Kuby. W zamian za to Amerykanie musieli wycofać swoje rakiety z Turcji, czyli też z granicy tak naprawdę ze Związkiem Radzieckim, bo Turcja z kolei sąsiadowała ze Związkiem Radzieckim wówczas, więc tutaj widzimy takie oto postanowienia. Doceniono też groźbę wojny i w związku z tym po konflikcie kubańskim przywódcy Związku Radzieckiego i USA zdecydowali o tym, że powstanie pomiędzy nimi bezpośrednia linia telefoniczna, tak zwana gorąca linia Moskwa-Waszyngton, która miała łączyć gabinety przywódców tych dwóch krajów, czyli Związku Radzieckiego i USA, po to, żeby w przyszłości dogadywali się bezpośrednio, jak najszybciej, żeby uniknąć na przykład sytuacji, gdzie w wyniku nieporozumienia ktoś odpali po prostu broń atomową przeciwko komuś. Dla Chruszczowa kryzys kubański oznaczał utratę stanowiska. 2 lata po zakończeniu kryzysu kubańskiego Chruszczow stracił władzę w Związku Radzieckim. Uznano, że był zbyt słaby, nie docenił Kennedy'ego, którego postrzegał jako takiego fircyka, przystojniaczka, który być może nie radzi sobie w polityce. Tutaj się bardzo mocno przejechał na takim postrzeganiu Kennedy'ego. No i Chruszczow, tak jak powiedziałem, musiał oddać władzę. Kto przejął władzę? Przejął władzę Leonid Breżniew, który wyglądał tak. Leonid Breżniew rządził długo, bo aż do roku 1982, i Breżniew miał swoją wizję polityki zagranicznej Związku Radzieckiego, nazywaną doktryną Breżniewa. Brzmiała ona tak: ZSRR nie dopuści do usamodzielnienia się żadnego państwa demokracji ludowej. Czyli nie ma mowy o tym, że jakiś kraj, który jest pod wpływem Związku Radzieckiego i zależny od Związku Radzieckiego, będzie się mógł usamodzielnić od Związku Radzieckiego. Przekonali się o tym wcześniej Węgrzy. Breżniew ogłosił swoją doktrynę i o tej doktrynie, o jej skuteczności mieli się wkrótce przekonać mieszkańcy Czechosłowacji, którzy zapragnęli podobnych rzeczy jak Węgrzy wcześniej. W 1968 roku Czechosłowacją rządził Aleksander Dubček, który chciał liberalizacji systemu rządów socjalizmu w wydaniu czechosłowackim. Chciał wprowadzić socjalizm, ale z ludzką twarzą, bardziej dla ludzi, bardziej zaspokajający potrzeby ludzi, dający im więcej wolności i więcej wolnego wyboru. W związku z tym postulował Dubček zniesienie cenzury i otwarcie granic Czechosłowacji na zachód, czyli przełamanie żelaznej kurtyny tak naprawdę w przypadku Czechosłowacji. Te wydarzenia, do których doprowadziły te żądania i oczekiwania Czechosłowaków, przeszły do historii pod nazwą Praskiej Wiosny. Praska Wiosna 68 rok.
Jak się łatwo domyślić, Breżniew nie zamierzał pozwalać Czechosłowakom na takie działania. Doktryna Breżniewa miała okazję zostać sprawdzona w działaniu. Rosjanie zaplanowali i przeprowadzili w Czechosłowacji operację o kryptonimie Dunaj. Operacja Dunaj, czyli interwencja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. To były wojska NRD, polskie wojska, Związku Radzieckiego, Węgier i bułgarskie. Dokonały one inwazji, najechały na Czechosłowację i siłą, przemocą zmusiły Czechosłowaków do uległości. Nastąpiła pacyfikacja i przywrócenie dawnego reżimu. Dubčeka odsunięto od władzy, a nowym przywódcą Czechosłowacji został uległy wobec Moskwy i Breżniewa Gustaw Huszak. Nie obyło się bez ofiar, oczywiście zginęło całkiem sporo ludzi. Nie obyło się też bez różnych innych poniżeń, zatargów pomiędzy Czechosłowakami a wojskami Układu Warszawskiego. W proteście przeciwko tej interwencji w roku następnym na placu Wacława w Pradze spalił się student czechosłowacki Jan Palach, a wcześniej, jeszcze przed samospaleniem Jana Palacha, też Polak Ryszard Siwiec dokonał samospalenia podczas dożynek państwowych w Warszawie, ogólnokrajowych, gdzie był na tych dożynkach obecny nasz przywódca ówczesny, czyli Gomułka. Siwiec się oblał łatwopalną substancją i się podpalił. Po kilku dniach zmarł w szpitalu z powodu odniesionych ran. Mamy takie dwa protesty sprzeciwu wobec operacji Dunaj, wobec zdławienia praskiej wiosny. Widzimy na zdjęciach napisy na ścianach na ulicy w Pradze. Co Czech to muzykant, co Rus to okupant. Czyli widzimy, jaki był stosunek Czechosłowaków do Rosjan w tamtym czasie. Widzimy tutaj też Dubčeka, imię, przepraszam, nazwisko napisane. No i widzimy też dramatyczne sceny z ulicy Praskiej, właśnie z ulicy stolicy czeskiej, czechosłowackiej z tamtych czasów. Brutalna pacyfikacja. Do dzisiaj starsze pokolenie Czechów ma nam za złe, nam Polakom, że braliśmy udział w pacyfikacji praskiej wiosny, czyli w operacji Dunaj, no ale my naprawdę nie mieliśmy zbyt dużego wyboru. Musieliśmy to zrobić na polecenie Breżniewa. Nasze ówczesne władze były zbyt spolegliwe wobec Rosjan. Karykatury jeszcze zobaczmy, komentujące tamto wydarzenie. Mam nadzieję, że rozpoznajesz, czy ja tutaj twarz się kryję pod tą czapką i za mundurem radzieckim. Jest to Breżniew. Breżniew z karabinem, za jego plecami czołg, który brutalnie niszczy tabliczkę z napisem Czechosłowacja. I stoją oni nad ciałem wolności, freedom, wolność, pogwałcona, zniszczona, zabita. I na dole komentarz: mogła ta wolność najechać Rosjan, najechać na Związek Radziecki. Czyli mamy tutaj taki komentarz, że Rosjanie zdławili praską wiosnę, bo gdyby tego nie zrobili, to kolejne kraje, również Związek Radziecki, mogłyby tej wolności zażądać, kolejne narody, i w związku z tym cały Związek Radziecki i system ten socjalistyczny, ten blok cały w Europie Środkowo-Wschodniej by się prawdopodobnie rozpadł. Jeszcze jeden rysunek, który pokazuje nam pewną analogię. 39 rok i widzimy, że Hitler pędzi czołgiem do Pragi. No i 68 rok, widzimy, że znowu pędzi czołg na Czechosłowację, tym razem radziecki. Czyli Czechosłowacy stracili niepodległość w 39 roku, kiedy Hitler utworzył protektorat Czech i Moraw. No i widzimy, że chcieli odzyskać wolność w 78 roku spod władzy Sowietów i nie udało im się to. Spotkał ich podobny los. Komuniści radzieccy szukali też sojuszników poza Europą. Zobaczmy, jak to się prezentowało w Ameryce Południowej. Ernesto Che Guevara porzucił Kubę i ruszył do Boliwii, żeby tam też wprowadzić system socjalistyczny. Tam też poniósł śmierć, został zabity w roku 67 i rzeczywiście Boliwia się uchroniła się przed rządami socjalizmu, a więc nie udało się tam socjalistom przejąć władzy. Natomiast udało się socjalistom przejąć władzę w Chile, gdzie obalono rządy dyktatora i zaprowadzono rządy nowego dyktatora Allende, który sympatyzował z Rosjanami. No a to się nie podobało Amerykanom i za sprawą działań CIA, czyli wywiadu amerykańskiego, w roku 1973
Allende został obalony, a na jego miejsce Amerykanie umocowali generała Augusto Pinocheta, czyli mamy nowego dyktatora Chile, widzimy go tutaj na fotografii. Dyktator Chile Pinochet wspierany przez Amerykanów. Amerykanie woleli dyktatora, jakiegokolwiek dyktatora, niż człowieka, który będzie sojusznikiem Rosjan. Z kolei w Nikaragui udało się doprowadzić do obalenia rządów i wprowadzenia rządu, który sympatyzował z socjalizmem. Tą rewolucję w Nikaragui przeprowadzili sandiniści z Nikaragui. Rosjanie również zawarli sojusz z Egiptem, z Libią, z Syrią, z Angolą, Mozambikiem, Etiopią czy Jemenem, czyli to są kraje z Afryki, to są kraje z Bliskiego Wschodu, które między innymi właśnie te afrykańskie, to są kraje, które pojawiły się po, czy może w czasie dekolonializmu też, więc Rosjanie wspierali dekolonializm, licząc na to, że uda się tam eksportować po prostu socjalizm. Rosjanie też wspierali terrorystów lewackich, Rote Armii Fraktion, czyli RAF albo Czerwone Brygady, działające we Włoszech, no RAF działa na terenie Niemiec. Wspierali terrorystów, którzy na przykład porywali samoloty, porywali ludzi po to, żeby wymuszać na rządach różnych krajów spełnienie żądań stawianych właśnie przez komunistów.